Cześć widzowie, cześć zeciarze. Słuchajcie, nagrywam wstęp teraz tutaj w mieszkaniu, bo niestety z powodów technicznych nie nagrał mi się wcześniej. Ale słuchajcie, jedziemy obejrzeć ze Stefanem Suzuki GSX-R 750 K5, rocznik 2005. Teraz wam się przewiną zdjęcia na ekranie. Z takich dodatków w sumie, no to co my tu mamy w ogłoszeniu? Kładka na tył. Jakiś napęd DEED złoty, opony Metzeler M7, przejechana na nich około 3500 km. Przebieg, ogólnie w ogłoszeniu nie ma przebiegu, ale jako że już tak naprawdę oglądałem ten motocykl, przebieg tam wynosił 48 tysięcy. Także nic, ja zakładam przysłowiowo kamerę na głowę i zobaczycie materiał jakby z oględzin tego motocykla. On a scale 1 to 10, she a 100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. A na stopce stanę. Okay. No dobra, tak wygląda Suzuki. Kurczę, ale tu jest sportowo. Dobra, 1, 2, 3, 4. Do sprzęgła się trzeba przyzwyczaić. Tak na szybko, zaraz pokażę wam ten motocykl z zewnątrz. A, w ogóle kaski nie zapiąłem, muszę zapiąć, dobra. Motocykl w stanie takim wizualnym ogólnie, no trochę średni. Były jakieś tam przygody, był po szlifie delikatnym, z tego co tu właściciel mówił. Ale biegi bardzo fajnie pracują w ogóle. Jedyne, do czego bym się mógł tu przyczepić, to nie wiem, czy to jest kwestia klocków hamulcowych, czy tarcz, czy po prostu tego modelu, ale słabo hamuje ten przedni hamulec, tak szczerze mówiąc. Trzeba bardzo mocno tą klamkę wcisnąć. Ale tak, no silnik nie wydaje tu żadnych niepokojących dźwięków. Nie ściąga go. Tutaj rama jest prosta, ja też wcześniej sprawdzałem tu te odbojniki wszystkie. Jak to wygląda. Ale wiecie co, ja ogólnie na co dzień jeżdżę nakedem. Nie takim sportem się tak dziwnie w ogóle prowadzi. Dobra, staniemy sobie gdzieś zaraz. Dobra, co mu dwójeczka to była? O, jeden. No nie no, moc to ma fajną. Kurde no. Ale coś się chyba ślizga na tych wysokich obrotach, albo ma tyle mocy, że kapcia pali, nie wiem no. Zaraz jeszcze raz to sprawdzę. Dobra, to po prostu dziury takie były. O, to ja sobie tutaj gdzieś stanę. Pokażę wam te moto. Też spoko, bo zobaczymy, czy się wentylator zapala. Mamy teraz 77 stopni.
sobie stanę tutaj. Okej. Dobra, pokażę wam z zewnątrz, jak to wygląda. Tutaj od razu pan mówił, że on miał tą przygodę, takiego szlifa na lewą stronę. Więc crash pad jest porysowany. Tutaj ta lewa strona. Tu tak. No nie, no z przodu jest wszystko ok. Lusterka widzę, widzę oryginalne, akcesoryjne, klamki i manetki. Ale tutaj, aha, to jest chyba ten sam crash pad, no. Tutaj z prawej strony też widać, że coś tutaj było robione, ale nie wiadomo co, czy to jest od jakiejś naklejki, czy co. Na tłumiku nie widać przygód, chyba że coś pod tą naklejką jest. Tak właśnie, co z tymi klockami hamulcowymi, bo ja nie wiem czy ja... O, jest w ogóle mało tych klocków. No wy pewnie tego nie będziecie widzieć, ale tak to wygląda. Lagi nie ciekną. Ten motocykl w ogóle bardzo długo stał, bo tu właściciel mówi, że ogólnie w Niemczech chyba gdzieś tam pracuje i no nie ma czasu jeździć. Zagrzejemy go. Zobaczymy, czy się wentylator zapali. Fajnie pracuje. Few moments later. Chyba 2005 rok. Dobra, 101 i zaraz się wentylator powinien załączyć. Ta, słychać, że się załączył właśnie. Teraz temperatura powinna nam opadać. A przynajmniej nie wzrastać. No, słychać, że chodzi. No nie, no spoko, spoko. Gdyby coś tutaj było schłodzeniem nie tak, to temperatura cały czas by rosła, a tutaj się utrzymuje, także jak najbardziej ok. Dobra, my sobie zawrócimy. Ale ta pozycja, w ogóle nogi mam tak wysoko, że nie, na pewno to nie jest motocykl dla mnie osobiście. Ale jak no, Stefanowi się bardzo giksy podobają. Ogólnie sprawa będzie wyglądała tak, że nawet jakby to się okazał jakiś nie wiadomo jak idealny motocykl, w sensie tak żeśmy się umówili, to nie kupujemy go od razu, tylko obejrzymy jeszcze parę innych sztuk, żeby się zastanowić i w razie czego podjedziemy. Tutaj powiem wam tak, no technicznie jest wszystko ok. Do wymiany hamulce, znaczy klocki hamulcowe. Tył hamuje spoko. Motocykl nie ściąga na boki, wszystkie biegi wchodzą prawidłowo. Słuchajcie, to są takie zwykłe oględziny, wiadomo, nie będziemy tutaj rozkręcać właścicielowi owiewek czy coś takiego, żeby tam bardziej sprawdzać. Ale no wcześniej w ogóle sprawdziłem te odbojniki z przodu na kierownicy. To wszystko jest ok, nic nie jest połamane, więc tutaj strzała raczej nie miała. Gdzieś tam te szlify jakieś, nie? Z prawej czy lewej strony. No słuchajcie, no to jest motocykl 20-letni, jakby nie patrzeć, nie? Więc no, a kupując już takie motocykle, to nie ma co się nastawiać, że motocykl będzie w idealnym stanie. To cena 14 tysięcy. Wydaje mi się, że trochę dużo, ale nie wiem, nie znam się. Nie znam tak rynku tych giksów, szczerze mówiąc. Jak dla mnie podstawą jest, żeby motocykl nie ściąga, no ja mam coś takiego i żeby na przykład, nie wiem, żeby biegi wchodziły prawidłowo. On tutaj w ogóle był zimny, odpalił nam bez problemu. Jeszcze raz sobie depniemy.
kurczę, on na dwójce miał pakę 70 w ogóle. Ja nie mogę. Tak, to była dwójka? Czekaj, teraz dwójka. Tak, to była dwójka. Na dwójce pakę 70, nie? Niesamowite. Bardzo szybko tu się idzie zatracić z tą prędkością. Te biegi są takie długie, nie trzeba ich tutaj szybko przerzucać. No nie no, motocykl w sumie godny polecenia. Teraz kwestia tego, czy Stefanowi wizualnie on będzie jakby pasował, nie? Więc dobra, no nic, widzimy się już na podsumowaniu w sumie. O! Wiesz co, kurczę, tak technicznie spoko, nie? W sensie klocki raczej do wymiany z przodu, bo słabo hamują i tak widziałem, że w ogóle jest mało mięsa. Ale tam nic mnie nie ściągało, biegi fajnie wchodzą. Więc kwestia tego, wiesz, jak ci tam pasuje wizualnie, nie? Musisz się zastanowić. Dobra. Ja zostanę tak, ja zostawię pieniążki tutaj. Ja to, że jest pieniążki, ja się przejadę też kawałek, ja tylko tutaj kawałek dosłownie się przejadę, bo chcę zobaczyć, po prostu mi leży i tego, i będziemy dawać, dobra? No bo właśnie nie dokręciłem listerek, nie? Nie klapowałeś? Nie, nie. Tutaj do ręki, dobra? Dobra. Pieniążki, ja idę mimo. Ty, to Stefan, to ja jadę do domu. O, czy zostawię ci wlepeczkę na koniec, bo ja ogólnie prowadzę kanał na YouTubie taki. No. Dam ci, no. To wrzucę pewnie odcinek z tego motocykla, bo ja mam też taką serię, że sprawdzam używane motocykle. Jak ktoś tam potrzebuje kupić albo coś, nie? No, tu masz wtrysk, Stefan, nie? Dobra. A few moments later. Co? Bo tu był katalizator, nie? Z przodu to wywaliłem ten katalizator, jest taki dekat jakby, nie? No i wiesz, i końcówki zmienione, nie? Tu jest tak naprawdę pełen przelot. Tak, no. No, też byłbym dobry. Co? No, ale byłby dobry na niego. No. Może? Nie, zajebiście się na nim jeździ, tak wygodnie jest, nie? Ale... No, ale powiem ci, że na tym jechać, no. to kurde z wariactwo. Ja... Kondziu mi dał się na nim przejechać, a on kondziuł na mojej PFR-ce. Ja na tym walczyłem o życie. 240, a mnie ściąga. Ja nie wiem, jak on na tym jeździ. No. Ja już się przyzwyczaiłem, nie? No. Dobra, to na razie. No nic. To lecimy. To dzięki bardzo, my jesteśmy w kontakcie, co nie? Dobra, to cześć. Podsumowanie może nagramy, nie? Bo ogólnie technicznie spoko, jedynie ten hamulec z przodu, ale no tak wizualnie trochę po przejściach, nie? Widać. Po przejściach, ale ogólnie motocykl naprawdę mi się mega jechało super, dlatego no. Jeżeli będzie tylko możliwe, jeżeli obejrzę inne motocykle i one będą... W gorszym stanie, no. Tak, to po prostu to się wróci tutaj, bo naprawdę ten motocykl... Tak, ja tutaj, ja na tej drodze miałem pakę 70 na dwójce. Na dwójce, no. No. Dobra, to nic, to by było tyle, trzymajcie się, pozdrawiam was, widzowie, cieplutko, na razie, hej. A my kontynuujemy motovloga.